Konstruowanie robotów na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej to chleb powszedni. Dla młodych konstruktorów z koła naukowego Konar jedynym ograniczeniem jest ich wyobraźnia. Warto inwestować właśnie w takich ludzi, którzy chcą nie tylko uczestniczyć w tym procesie dydaktycznym, który jest nam zlecony z zewnątrz, ale również w tym procesie dydaktycznym, który jest taki spontaniczny, który pojawia się z wewnętrznej potrzeby. Kaliope, czyli robot rysujący, powstał właśnie w ten sposób. Wymyślili i skonstruowali go Adrian, Tomasz i Bartosz. Kiedyś wracaliśmy ze spotkania naukowych odnośnie zawodów robotów w Polsce. Byliśmy w pociągu i myśleliśmy o tym, jaki kolejny projekt moglibyśmy zbudować. Pomyśleliśmy o robocie Delta, w zasadzie pomysłodawcą był tutaj Tomek. Jakoś tak wyszło, że po prostu go zbudowaliśmy. Adrian zajmował się oprogramowaniem komputera. Napisał program w MATLABie, który przetwarza obraz i zadaje sterowanie do robota. Tomek był odpowiedzialny za konstrukcję mechaniczną, a ja byłem autorem oprogramowania sterownika. Kaliope jest robotem równoległym. Oznacza to, że trzy sterowane silnikami krokowymi prowadnice zbiegają się w jednym punkcie, gdzie przymocowany jest efektor. Efektor to jest koniec tej robotycznej ręki. W związku z tym może to być długopis, może to być fres, może to być wiertarka. Jest to po prostu coś, co wykonuje jakąś konkretną czynność na jakimś obiekcie. Robot na chwilę obecną posługuje się długopisem, jest to po prostu jego efektor. Nawet człowiekowi trudno jest cieniować za pomocą długopisu, więc tym bardziej robot tego nie potrafi, więc tak, jest to na zasadzie zero-jedynkowej, że robot lub rysuje, lub po prostu przemieszcza się nad kartką, podążając do nowego punktu. Obecnie efektorem jest po prostu długopis, a obiektem kartka papieru. Kaliope jest w stanie narysować na niej praktycznie wszystko z dość dużą precyzją. Chociaż konstruktorzy planują już udoskonalenia, które znacznie tę precyzję zwiększą. Dokładność tego urządzenia nie jest na chwilę obecną jakaś powalająca, jest to około 0,5 mm. Natomiast po wymianie kluczowych części spodziewamy się dokładności na poziomie 0,05 mm. Plany na przyszłość to nie tylko zwiększenie precyzji, ale również możliwość zastosowania różnorakich efektorów. Rozważamy możliwość wykorzystania tego urządzenia jako drukarki 3D po zamontowaniu odpowiedniej głowicy. Może być ona wykorzystana jako frezarka. Planujemy także dodać jeszcze teraz możliwość wymiany długopisu, tak żeby można było rysować na przykład w dwóch kolorach. Ale już w tej postaci Kaliope wyróżnia się na tle innych robotów. Na największych zawodach robotów na świecie, RoboGames, w kategorii ArtBot zajęła ona pierwsze miejsce.